Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z The Sims Club, tyle biedaków, ponownie u rodziny Caliente, a właściwie Dona, Lotario i Niny Caliente. Tak sobie tutaj jesteśmy, w piątek. Tutaj Don już wstaje, a Nina nawet się nie położyła spać, bo ona ma nocną zmianę, więc... Całą noc coś robi praktycznie i teraz chyba pójdzie spać po prostu i się wyśpi do roboty tym sposobem oto, no więc niech ona o się wykąpie. No trudno, Don nie zdąży się ogarnąć przed robotą, zdarza się, no na przykład tosty. W sumie mamy trochę jedzenia w lodówce, więc nie jest tak źle. O, Don postanowił posprzątać jeszcze przed pracą, więc sympatycznie. No, a Nina niestety pójdzie spać, także no, wiele się dzisiaj nie wydarzy w ich życiu, ani w tym odcinku, także no. Musimy niestety to przeczekać. Bo mamy takie dziwne godziny pracy, że masakra. O, kotek nam urósł! Fantastycznie! Teraz będziemy mogli go zaprzyjaźnić z Fioną i będziemy rozmnażać nasze koteczki. Pytanie, czy one się same z siebie razem zaprzyjaźnią, czy... No, Nina już się wyspała. Borb! Tyle ci powiem. Ale masz przysmaka. Ty chcesz jeszcze w ogóle na nią parskać. O nie, ty chyba nie jesteś zbyt przyjaznym kotem. A jesteś agresywny. Niedobrze, moi drodzy, bardzo niedobrze, szczerze mówiąc. Nie wiem, nie pamiętam tego kodu, bo go właściwie nigdy nie używam, więc... Chyba może im się poprawią te relacje, poczekamy jeszcze jeden dzień, jak nie, to poszukam po prostu tego kodu w internecie i tyle. Bo wy ciągle jesteście biedni, jeździcie takim ładnym samochodem i w ogóle, a... O, i wrócił Don. Awansem, bardzo ładnie. Okej, od 10 do 15 i charyzmę musisz wbić. W ogóle odkąd tutaj zrobiłam to posłanie, kuwety, drapak i tym, tą miskę, to koty naprawdę przebywają tylko w tym miejscu. Już na dole w ogóle chyba im nie są potrzebne te miski. Szybciej machaj tą łopatą, bo ja tu nie mam czasu. O, coś znalazłaś. To imponujący soku. A jest wart sporo? Aż 200 simoleonów. To sprzedamy. Na Allegro. Sportem się interesuje, a coś jej słabo idzie. Nie no, kondycja ma całkiem dobrą. A może... Niech ogląda sport? Czekaj. Chciałabym... Nigdy mi się nie udaje rozwijać im tych zainteresowań. Może w ten sposób? Spróbujemy. Niech sobie ogląda sport. Uuu, ty masz sporo do nauczenia się, Dom. Nasze koty ciągle śpią i w ogóle nie mają jak się ze sobą zaprzyjaźnić. O, teraz mają w ogóle zero. Och, nie, jak mają być z tego kociaki, ja się pytam. Bull, prop, control, pets. Tak? Czy... O, chyba działa. Czekajcie. Działa. No widzicie? Ale... Gdzie... Wychodzić tam. Koniec spania. Aha, bo ja nie mogę im kazać przestać. Skorba. Proszę mi tu ładnie relacje nabijać. O. A to ja dalej proszę tym telewizorem. Weź sobie resztki. Twoje drzewka tutaj ładnie są zadowolone z życia, więc spoko. A Don też się fitnessem nas interesuje. Nieźle. Tak, ble, 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 to jest właśnie całe twoje życie, ble, ble, ble. Wbij się ten punkt. Jeden i ja właśnie chciałam, żeby Don zaprosił swojego syna. Jak wiecie lub nie, on niedawno miał urodziny, już jest takim sporym dzieciakiem, że tak to powiem. Więc jak on się przebierze w ubranie codzienne, się obawiam trochę. Znaczy nie wyczyszczaj, nie wyczyszczaj tego. Obawiam się, że nie zdążymy.
po prostu ten mały... Chyba, że przyszedł z opieką. Nie wiem, czy coś by zmieniło. Dobra. Dobrze, to może dzisiaj z nim tylko porozmawiamy, a jutro go zaprosimy. Może Fiona jest... Ona ciągle ma jakieś inne zajęcia. O, już ma... Ja mam dobre relacje w sumie. 72, 72, ej. Ale czy postarałyby się już o kotki? Coś mi się wydaje, że nie za bardzo. Ale możemy spróbować. W tym chyba mogą, czy nie mogą w tym. Na wszelki wypadek postawię im budę przed domem. Bo nie chcę takiej akcji, że ja ich poproszę, a się okaże, że nic z tego nie będzie. Dobra, ja ciągle zapominam, że my nie jesteśmy aż tak bogaci. Więc postawmy im taką zwykłą. Dobra, jeszcze raz zadzwonimy do małego, bo ona się teraz myje. Ona ma tyle zajęć. Zrobisz małe kotki? Idę zobaczyć, czy on się zgodzi, bo on jest agresywny potem. I się boję, że może coś nie wyjść. O! Idą! Uwaga. A, tutaj pójdą! Jednak tutaj pójdą! Tak coś czułam, że to jest jako Buda. Czemu chcesz wyśmiać kuwetę? Co się dzieje? Weź to wyczyść. Udało się za pierwszym razem, ale fajnie. No, tak sobie wpadłam, skorzystać z waszego kibla. Nie żeby coś. Taka sytuacja. Fytyfy. Pożegnaj się z wszyscy. Ty nie idziesz do pracy? Na 23. No to chyba już powinnaś iść do pracy. Na piechu. Co to? Cholera jasna miało być. Ja się pytam. Masakra. Już dawno wszystko zakończone, a oni tak się żegnają. Te simy są czasem takie durne wręcz. Dobra, dom dzisiaj pora zapiekanki. O, i ma pragnienie zaprzyjaźnić się z synem. Dobra. To trzeba. To trzeba zaznaczyć. Napełnij miskę i zgań... niszczenie sprzętów. Nie wolno niszczyć, Shrek. Moich pięknych rzeczy. O, już tu zniknęło? No, nie. Szybko, bo zniknie. Zataw jedzenie i ci go zgań. Bo te interakcje lubią sobie znikać. A co to? Ktoś Lara mi tu chodzi pod domem. Dobra, zachowaj resztki i dopiero na 11 idziemy do tej pracy, Boże. To co ona będzie znowu tutaj po prostu sobie malować? Bo co innego może robić? Tutaj znowu się odbyło niszczenie sprzętu. Więc idziemy gonić tego kocura. Haha, coś się nie udało. Może się z nim pobaw chwilę, bo widać, że on... To nie dobra, on sobie idzie drapać, to go nie ruszaj. Rozmawiaj z... Porozmawiaj sobie z Kasią. O, Don dostał kolejny awans i w ogóle ma straszną rozrywkę. Ale jest już 15, więc w sumie chyba może zaprosić już... swoje dziecko. Więc dziecko właściwie... Dziecko i Dinę, chociaż boję się zapraszać Dinę po tym, co ostatnio odstawiła. Ale okej. Może zaprośmy jednak tylko tego Xaviera, bo jednak mam obawy przed Diną. Ona teraz jest wdową i w ogóle jest lekko zdesperowana z tego, co widziałam. Więc no. No nie wiem, kij baseballowy może niekoniecznie. O, może takiego hipopotama mu kupmy. Albo wiem, co mu kupię. On chciał być takim tym... On chciał ten do lemoniady, ten...
Pamiętam, że on to chciał. Powiedzmy, że on z jakiegoś tam powodu wie, że on to chciał. Mam nadzieję, że będzie można mu dodać. Zabawiaj dowcip. Baw się. Możemy ci bawić w łapki. Baw się, huśtaj. O. Zaraz ci tutaj podniesiemy rozrywkę. O, łaskotki. Gdzie tak lecisz? Tyle wspólnych tematów, kurde. Kto by pomyślał? Podobni są chyba do siebie. Chociaż John ma taki bardziej szpiczasty ten nos, ale... Dobra. A ty na co tak tworzysz tego kucura? Ty musisz też się troszkę ogarnąć w sumie przed pracą, więc się wykąp. Patrz, możesz... sprzedaj owoce? Bo już pomarańczy mamy sporo. O, proszę bardzo, jak tu się bawimy. O, czekajcie, ja tutaj... Proszę bardzo. Się świetnie bawią chłopaki. I o to mi właśnie chodziło. A tam Nina, wiecie, sobie ogarnia wszystko, wszystko ten... Ona tutaj nie musi jakoś się starać. Trochę nam zajmie stanie się najlepszymi przyjaciółmi, no ale... Dobra, bo te... Boże, weź to dziecko już, może... Weźmy, wręczmy mu podarek. Długo jeszcze będziecie? Jest już... No nie, chciałam ci dać prezent! Nawet nie ma ósmej! Co za dzieciok? Wracaj tutaj, synu! Jeszcze zapomniałem ci dać prezentu. No, damy mu tylko ten prezent i niech sobie idzie do domu. Bo chyba jakoś tak o 20 to już te dzieci mają taki... że to dla nich jest późno. O. O Jezu! Sam przyszedł się przytulić! Aha. Dobra, to nie wyjdzie, jest po prostu za późno dla dzieciaka. Ninka zbiera pomarańcze i sprzedamy je. I ona w sumie zaraz będzie szła do pracy, więc niech sobie coś tam szybko zje. A Don, moi drodzy, skoro i tak nie ma co do roboty, mógł się poczuć chwilę gotowania. Żeby móc gotować coś więcej. No i właśnie, te nagrobki tak wszystkie mi się walają albo w wyposażeniach, albo w takich miejscach dziwnych. Dlatego myślałam o zbudowaniu cmentarza w Miłowie i chyba się tym zajmę. O Jezus, ja nawet nie zauważyłam, że... Mu się zmieniły godziny, faktycznie, bo oni teraz są na tym samym levelu. O ja... No dobra. No dobra, to przynajmniej będą w tym samym czasie w domu. O nie. Przyjęcie w biurze jest zaplanowane na ten weekend i ktoś musi zająć się dekoracjami. Nina jest pewna, że poradziłaby sobie z tym, ale ten obowiązek zlecono w ubiegłych latach tej samej osobie. Nina nie chce rozgniewać swojej koleżanki, skoro to jej robota. Czy Nina powinna zgłosić się na ochotnika do tej pracy, czy pozwolić zająć się tym swojej koleżance? O Jezu, no zgłoś się! Najwyżej cię nie... nie ten. Nina zgłasza się do pracy przy dekoracjach. Jej koleżanka pyta, czy może pomóc i obie wykonują świetną robotę. O! Nina otrzymuje premię za doskonałą pracę zespołową i przygotowanie wspaniałych dekoracji. Fantastycznie. Ten też oczywiście musi coś mieć. O, Don dostaje telefoniczne polecenie, by przygotował muzykę na imprezę, którą jej organizator określa jako wielkie wydarzenie tego wieczoru. Ale w tym całym zamieszaniu Don zapomina spytać, jaki rodzaj muzyki ma przynieść. Co więcej, nie wziął kontaktowego numeru telefonu. Cały Don. Don nie może zabrać wszystkich swoich płyt, więc musi podjąć decyzję i przynieść albo najnowsze hity, albo złote przeboje. Ja myślę, że złote przeboje każdy kocha. O nie, wielkie wydarzenie ma miejsce w młodym klubie nocnym pod miastem. Don przegląda przeniesione płyty, ale sytuacja nie wygląda dobrze. Don puszcza kilka klasycznych przebojów sprzed lat i próbuje miksować je jak zawodowiec, ale zanim udało mu się przebyć przez choćby pierwszą piosenkę, zostaje wygwizdany i musi się wynosić. Don traci zapłatę za stracony dzień i jeden punkt charyzmy. Okej, wracamy z roboty. No i tak obydwoje dostali awans, czyli idziemy teraz normalnie web w web. Ale potrzebujemy jednego przyjaciela. Nina też? Tak, bo to jest przecież powiązane. Ale Nina ma już wszystkie punkty, a Don musi wbić sobie kreatywność, także... Dobrze, skorzystaj sobie.
ty w sumie idź spać. Idźcie spać. Obydwoje, o. Mamy dzisiaj w ogóle niedzielę i wszyscy idziemy na 18 do pracy, więc... nie wiem, Nina myśli, że zdobędzie jakiegoś przyjaciela. O, na przykład ten Jan Tubelec. Zadzwonimy do niego. I chciałam zaprosić bardzo tego młodego. I myślę, że do 18 się wyrobimy. Tylko musimy odzyskać sobie... No nie, kreatywność tylko musimy wbić, okej. Zniszcz ten obraz i sobie wbijemy zaraz tutaj ten punkcik, a potem zadzwonimy po tego naszego dzieciaka i damy mu ten prezent. I może zrobimy sobie takie wesołe popołudnie. Zadzwoń do Sima i zadzwoń też po... Co wy tu robicie? A co ty robisz? Blokujesz przejście temu lokajowi? Weź się wykąp... Diny? Niny znaczy się? No, siadaj synek. Pan na telewizor, o. Ojciec już idzie. Czekaj, najpierw ci damy prezent. W końcu. Zanim znowu pójdziesz i się to nie uda. Ciekawe, czy mu się spełni pragnienie w aspiracji, jak to dostanie. To dla mnie, naprawdę? Proszę bardzo. Nie widać, żeby mu się spełnił. Dobra, odbierz przesyłkę. Nie można jakoś zawołać na tą pizzę, nie? Niezbyt. Dobra, bo tutaj widzę, że nasz syn bardzo postanowił się zaznajomić z naszą dziewczyną. Tyle wspólnych tematów. Oglądajcie razem. Może jakiś film? Może film akcji? Możesz czuć dzieciaka? O, Jezu! Ja to muszę uwiecznić. Jak tak dalej pójdzie, to mały Xavier chyba zostanie z nami. Ja tak coś czuję. Nie wiem, czy nastolatkowi można zaproponować wprowadzenie się? Na, idź weź sobie pizzę i nie zasłanie nam telewizora. Nie widzisz, że tutaj ojciec spędza czas z synem? Nie atencjuj się aż tak. Och, Jezu, jakie to jest urocze. I oni tak będą siedzieć? Co jeszcze mogą razem porobić? Czekajcie, może niech idą pograć w piłkę, czy coś porzucać, znaczy się? To tak głupio, żeby siedzieli cały dzień na tej kanapie. Kocie, daj mi teraz spokój, ja tutaj się będę dzieckiem zajmować. Baw się... rzucanie piłki. O, to jeszcze godzinę porzucamy piłkę, a potem... I tak idziemy do pracy, więc... Szkoda, że nie można schować tej pizzy, ale trudno. O, on nawet chciał rzucać piłkę, także... bardzo fajnie. Co mi tu chodzi? Śmieszny piesek mały. No i tak sobie spędziliśmy czas z naszym synem. Teraz to ja myślę, że chyba zarówno dom, jak i Xavier będą intensywnie myśleć nad tym, czy nie zamieszkać razem. No. Xavier nawet się zaczął dogadywać z Niną. Sam do niej zagadał i tyle tematów wspólnych mieli. Dobrze, będzie trzeba się z nim też pożegnać, niestety. Jak już skończymy grać. Bo musimy jechać do pracy. Więc, synu, idź do domu, bezpiecznie. Odrób lekcję, przygotuj się do szkoły. O nie! Teraz musieliśmy stracić przyjaciela! Nie, 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 czekaj, czekaj, nie, nie, nie. Zadzwoń do Sima na szybko. Zdążysz z nim pogadać przed pracą. Jeszcze zdobędziesz tego przyjaciela. Aha, bo Ronald jest chyba przyjacielem tego. On jest przyjacielem Dona, dlatego to się nie zmieniło. Dobra, okej. No dobra, to jedziecie do roboty. O, ja znowu te głupie...
Zbliża się święto duchów, a Nina zawsze sama przygotowuje swój kostium. Nie jest jednak pewna, czy powinna go założyć, idąc do pracy w święto duchów. Jeśli koledzy będą mieli kostiumy, wszystko będzie w porządku. W innym przypadku Nina zwróci na siebie uwagę i wyjdzie na idiotkę. Załóż. Kostium, który przygotowała Nina, jest wspaniały i wszyscy jej koledzy bardzo ją chwalą. Odbywa się konkurs strojów, w którym Nina z łatwością pokonuje konkurencję i wygrywa 100 Himoleonów. No, Nina ma w tym odcinku szczęście, w przeciwieństwie do Dona. Dziwne, bo byli na takim samym poziomie praktycznie. No dobrze, nieważne. Ja będę w sumie kończyć już, bo już się zaczął poniedziałek nawet, więc... Więc tak. No Nina dalej będzie na 18, a Don na 11. No i ma wolny poniedziałek, także spoko. Niech oni idą spać. Nie wiem, kiedy ten kot rodzi. Szczerze mówiąc, także... Także tak, no... W następnym odcinku na pewno to się wydarzy. Tak? Czy jeszcze chcesz teraz? Nie? No to nie. No dobra, będę mogła przynajmniej się zastanowić nad imionami dla kotków. No, a tymczasem ja wam serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa!